chodzę do chóru już trzeci rok. Chodzimy na próby w poniedziałki, soboty. Spędzamy dosyć dużo czasu. Jest to dla nas wysiłek, ale z tego mamy duże sukcesy. Ćwiczymy, znamy wiele utworów, jeździmy po świecie. Najbardziej mi się podoba w pani to, że wkłada w to tak dużo pracy i na próby są 3 razy w tygodniu. W poniedziałki, soboty i piątki. W niedzielę śpiewamy na mszy. I najbardziej mi się też podobają wyjazdy za granicę. Byłem już na 2 takich wyjazdach. Chór istnieje od 25 lat. Przez ten czas osiągnął wiele wspaniałych sukcesów. Koncertował w wielu miastach kraju i poza zagranicą, zdobywając najróżniejszego rodzaju wyróżnienia. To wszystko dzięki pani profesor, która jest niezwykle wspaniałą osobą, która inspiruje. Chór istnieje już około 25 lat. Mi w udziale przypadło co prawda niewielka cząstka z tego, natomiast wystarczający okres, żeby przekonać się, że pani profesor wykonywała tytaniczną pracę. Miała do kreacji tak naprawdę najcięższy materiał, ponieważ w głównej mierze byli to chłopcy w wieku dojrzewania i tak naprawdę ona tworzyła z chłopców mężczyzn. Później tak samo w dzisiejszym dniu doskonale to było widać, kiedy byli chórzyści już z brodami, z większymi brzuchami, często łysiejący czy też siwiejący. Znowu się spotykaliśmy wszyscy razem. Wykonywała tytaniczną pracę, ponieważ tak jak mówię, dużą robotę wychowawczą wykonywała. Pokazywała nam świat, pokazywała nam Europę, pokazywała nam wiele miejsc. Również mieliśmy możliwość obcowania ze sztuką, z kulturą, z bardzo ciekawymi ludźmi. Prowadząc chór chłopięco-męski, to po prostu
Nie tylko trzeba przygotowywać utwór, dyrygować, uczyć śpiewać, ale trzeba być wychowawcą. Trzeba być jak matka, która rozumie dzieci, kiedy mają jakiś problem, że dziecko się tak zachowuje, czy inaczej. Oczywiście trzeba też karcić głosem, bo wtedy jest lepsza dyscyplina. Zresztą chłopcy lubią i chłopcy szybko reagują na wszelkie uwagi. Nigdy nie miałam problemu wychowawczego z chłopcami. Właściwie mogę powiedzieć, że młodzież dodaje sił. Ja nigdy nie czuję się zmęczona pracą z chórem, jak czasami ktoś powie, Boże, jak jestem zmęczona w pracy. Oni mi dodają skrzydeł. W ogóle praca z młodzieżą, może dlatego, że ja kocham to robić, dla mnie to wszystko jest przyjemnością. Tak i w życiu prywatnym czy zawodowym miałam to szczęście, że pracuję i robię to, co bardzo kocham. Która światła, jak bór pomruków ducha ziemi, tęsknotego wzgoi szeptek. Gromadź nosę drogi jego wnuków, byśmy milcząc umieli u mnie grać. Któraś była muzyk i deszczem, a przejrzysta jak świeci płomień. Daj nam ostaje obłoki niebieskie, które czyste pod toczącym się gromem. Która ziemi się uczyłaś przy Bogu, której ziemia jak niebo się stała. Daj nam zamiar Twego pasji ustrogi, ale które serce, jak morze, rozdarła w synu ziemi i synu nieba. O, naucz matki nasze, jak cierpieć trzeba. U nas nie ma takiego smutku. Oczywiście czasami się karci, coś tam podniesie głos, jeśli ktoś nie słucha, ale raczej to wszystko robimy z uśmiechem. Poza tym, że się uczymy śpiewać, to mogę powiedzieć, że czego się uczymy? Uczymy się zachowania, kultury, estetyki. Zawsze się uśmiechają, ale sami nieraz mówią. Pani nas nauczyła jeść kotlety, podnosić łyżkę do głowy, a nie głowę do talerza. Trzymać ręce przy stole, nie podpierać się, tak jak dużo, wielu, nawet polityków siedzi podpartych, to tak nie wygląda smacznie. Zachowania i czego jeszcze się nauczyliśmy? Dzielenia. Dzielenia, jeśli na przykład jedziemy gdzieś z obozem, czy jedziemy na koncerty gdzieś z koncertami za granicę, jeśli ktoś ma za dużo jedzenia, a ktoś jeszcze już wszystko zjadł, zawsze się dzielimy. Zdrowaś, królewno wyborna, zdrowa. Matko nasza, miłosierna, zdrowa. Sobie wierzchu się rządziła, zdrowa. I żeś Boga porodziła, zdrowa. Ja jako mama trzech chórzystów jestem pełna podziwu i pełna wdzięczności dla pani dyrygent za jej wytrwałość, za jej siłę i moc przekonywania tych młodych ludzi do muzyki, do śpiewu, do tej miłości, do chóru. I przez te 25 lat
pani biskupska wychowała mnóstwo młodych pokoleń, śpiewaczych można by powiedzieć, ale moja współpraca z nią rozpoczęła się 13 lat temu, kiedy to po raz pierwszy Konrad wstąpił w szeregi chóru. Nie powiem, że była to łatwa współpraca, ponieważ no, ranne wstawania, obowiązki chórzysty, czyli te próby, były takim ciężkim czasem przetrwania, ponieważ często nie chciało się wstawać, inne rzeczy kusiły, ale udało się. Potem Konrad wciągnął za sobą Kubę, Kuba Łukasza i tak historia trwa do dziś.